Witam na kanale Golden Voice. Dziś uzupełniamy ranking i troszkę pogadamy o wyborach do live'ów i w ogóle. Dziś króciutko o uzupełnieniu. Oto tabela uczestników, którzy śpiewali w knockoutach. Na żółto wartości, które poszły w górę, a powiem troszkę więcej o tych, gdzie tych żółtych pól jest więcej lub jakaś wartość przekroczyła 5 lub 3 w ozdobnikach. Jak na przykład w przypadku Oli Leśniewicz, gdzie dałem jej 6 za barwę głosów właśnie. Tak, wiem, napisane jest od 1 do 5. 6 jest ponad skalą takie wyróżnienie. Jak już mówiłem, śpiewali uczestnicy Lambery i przyszedł czas na Olę i zadziało się tak, że głos jakby taki z innej planety. To jest dla mnie największy plus Oli. Problem jest tutaj ze skalą, jest osadzona dosyć nisko i ciężko jej tam wystrzelić bardzo wysoko. Może w live'ach się doczekamy. Klaudia Stelmasiak, kolejna uczestniczka, której daje wyróżnienie za barwę głosu. To już ten etap, gdzie trzeba się określić, co ci się podoba. Fajny wykon. Listen. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. Ania Iwanek, kolejna z szósteczką i to chyba będzie na tyle szósteczek za barwę. Szalenie subiektywna kategoria. A my z osiedla familią będziemy grać jak Galacticos. Chcemy zarobić gazylion, światem zakręcić i zniknąć. Julia Konig-Randa, co ma dziewczyna w warsztat? Nie dałem jej do top 10, bo też ten występ słyszałem gdzieś obok tego, co grali. Ale było tam dużo fajnego. Co ma dziewczyna o ornamenty? Te zjazdy w dół. Kolorytu tam jest, że można by było obdarzyć nimi kilku uczestników. Tylko no musi być harmonia z bendem. Jeszcze do tego. Alsztos wokal. Adrianna Ropela pokazała siłę, melizmaciki i super wykon. Moim zdaniem najlepszy w knockoutach. Tak wygląda ranking po knockoutach. Nie jest źle, jeżeli chodzi o moje odzwierciedlenie live'owiczów. W odcinkach live jest 16 uczestników. Zobaczmy w ranking. 11 z nich w pierwszej 20, 8 w pierwszej 10. Czemu tam nie ma Kingi Wołoszyn, to już chyba tylko Michał Szpak wie. I może Kuba Badach i Lambery, bo oni też pozbywali się tych młodych zdolnych, jak Wiktoria Kuczyńska i Natalia Smaś, ale moim zdaniem Kinga z tej trójki jest najbardziej wszechstronna. Kogo jeszcze bym tam widział w tych live'ach? Ulę Kozielską. Te młode wokalistki właśnie, Natalię Smaś i Wiktorię Kuczyńską. Albo przynajmniej jedną z nich, bo podobne głosy, których no już nie ma w programie. Jeszcze mogłyby się rozwinąć Martyna i Weronika Cieślik. Za kogo mogliby wejść? No dla mnie Bartek, Iga, Julia, Maciej Kita i Jarosław. No i co, czekamy na live'y, zobaczymy kto odpadnie tym razem. Albo poobstawiajmy, podawajcie swoje typy w komentarzach. Wiadomo, to zależy też od występu, ale też i nie. Ja strzelam tak, drużyna Kuby, odpadnie Ania Iwanek. Czemu? Jak tak się stanie, to powiem dlaczego. Drużyna Michała, Iga, Ośko lub Mikołaj. Tu zależy jak zaśpiewają. Drużyna Lambery, no chyba Maciej już dalej nie przejdzie. I drużyna chłopaków, myślę, że to może być Natalia. Ale to jeżeli wszystko będzie wyglądać jak do tej pory. Także Natalia, dawaj czadu, bo nie chciałbym, abyś odpadała. To nie są takie przemyślenia czysto wokalne. Wiadomo, czysto wokalnie byłyby to troszkę inne typy. Do usłyszenia.